Jaśnie wielmożny panie hrabio. Bardzo serdecznie dziękuję za pański ostatni list, który otrzymałem normalną pocztą, a nie jakąś tam tą małpą z kropką. Bo do naszego majątku ta małpa słabo dochodzi. W związku z tym na pytanie pana hrabiego, co u nas słychać, to powiem tak trochę po staremu, trochę po nowemu. Z takich nowych rzeczy to panie hrabio, syn komendanta Straży Pożarnej, pojechał na tę paradę równości do Poznania ostatnio, bo zauważył, że jest gej. Jakoś tak szedł i zobaczył. I pojechał zapytać, czy to prawda. Nie, i jak wrócił, to ja poleciałem do niego, do mieszkania, żeby dowiedzieć, jak to na tej paradzie było. Tak wchodzę do niego, patrzę, on taki rozebrany jak cherubinek, tak ogląda siebie i mówi tak, 1, 2, 3, 4, 5, zdrowaśka, 1, 2, 3, 4, 5, zdrowaśka, 1, 2, 3, 4, zdrowaśka. Ja mówię do niego, co ty robisz? On mówi, liczę siniaki. A ja mówię, ale dlaczego w taki sposób? On mówi, bo oberwanym różańcem. Ale najbardziej mnie zaskoczyło, panie hrabio, to co on powiedział chwilę później, bo mówi, że ta kobiecina, co jego trafiła, to zaczęła tuluc drugiego za nim. I tego drugiego tak raz trafiła tym różańcem, drugi raz trafiła, trzeci raz trafiła i za czwartym razem, jak jeszcze raz trafiła, to się facet zdenerwował, wrócił się do niej i mówi, co ty robisz, babo jedna, co ty robisz? Różańcem księdza bijesz? Nie, ale są normalni księża. Ksiądz Władysław ma ten przykład, przecież pan hrabia jeszcze go pamięta. To normalny księżu, kochany, wszyscy jego lubimy, a szczęśliwy doczekał się wnuków. Ma ich dwóch. Jeden też już został księdzem. Sam jego wyświęcił. A drugi został przewodniczącym związków zawodowych. Więc się cieszę, bo mówi, że taca mu idzie z obu stron. Ale przeżył dramatyczne chwile, panie hrabio, przeżył. Opowiadał nam, że przyszedł do niego do spowiedzi pracownik IPN-u i wyspowiadał się jak trzeba. Na koniec przeżegnał się jak trzeba. Mówi, proszę księdza, więcej grzechów nie pamiętam. A teraz niech ksiądz mi opowie swoje. Natomiast na pytanie pana hrabiego, co tam, jak tam ze zdrowiem niani pańskich dzieci, no to ona to staruszeczka, panie hrabio, na 91 lat, tak to powolutku chodzi. Trochę nie dowidzi, trochę nie dosłyszy. To dużo pociechy z nią mamy czasami. Pamiętam jeszcze, jak Kazimierz Marcinkiewicz był premierem, to ona któregoś na tym przechodziła koło telewizora, my akurat jego oglądali i on tak mówi do nas, mówi, a niania mówi, dzieci moje, kto tak do nas tak pięknie przemawia teraz? Ja mówimy, nianiu, no jak to, kto? No to nasz pan premier do nas mówi teraz. A ona mówi, to ja nie musi, muszę bliżej przyjrzeć, bo ciocia Stasia mówi, że on szybciej biega niż rządzi. No i tak podeszła po ten telewizor, tak popatrzyła, nagle tak rączki załamała, mówi, matko moja kochana, jak ten Józef Rankiewicz schudł. Ale teraz, panie hrabio, przed wyborami my akurat siedzimy, oglądamy w telewizji jakiegoś polityka, który przez cały program mówi, jak nam zaraz zrobi dobrze. I to zbiorowo. O takim my w majątku mówimy, że mocny w pysku, jak kim potem po wytrysku. No i nagle słyszymy, jak niania u siebie w sypialni krzyczy na cały głos. Uciekaj stąd, zostaw mnie, idź ty, idź, wol, uciekaj, paszol, paszol. No to my lecimy, żeby zobaczyć, to na nianie napad. Wpadamy do niej do pokoiku. Patrzymy, ona siedzi na łóżeczku, tak nóżki podkurczyła, rączki tak złożyła. Mówi, dzieci moje kochane, jak ja miałam straszny sen. Ja miałam straszny sen. A on mówi, nianiu, co się nianie śniło? A on mówi, śniło mi się, że Kaczyński to jest Piłsudski po reinkarnacji. No i my w krzyk. Ale ona wtedy tak się filuternie uśmiechnęła, mówi, nie zapomniałam wam dodać, że to był ten Kaczyńsko do paretki. Natomiast panie hrabio, na pytanie, jak tam ze zdrowiem mojej żony Marysi, no to Marysia to zdrowa jest, panie hrabio, tylko ona taka się złośliwa zrobiła na te stare lata.
czepia się o byle co. Nie tak dawno było stulecie naszego majątku i z tej okazji robili bal przebierańców. I ja mówię jak do niej, jak człowiek. Marysia, ja na ten bal nie idę, ponieważ ja nie mam w co się przebrać. A ona do mnie mówi tak, najlepiej nie pij, to nikt cię nie pozna. Natomiast ja trafiłem do szpitala, panie prawie. Jak ja ten szpital przeżyłem, ten do dzisiejszego dnia, spodziewałbym się. Przepukliny dostałem. I lekarz przed operacją mówi do mnie tak, ogoli się pan sam, czy siostra ma pana ogolić? A ja do niego mówię, a niby dlaczego ja sam? A on do mnie mówi, bo może ma pan świeższe żyletki. To ja do niego mówię, panie doktorze, świeże żyletki to ja akurat mam, tylko niech pan nie powie, jak siostra wygląda. A on do mnie mówi, panie Ignacy, siostra to jest niczego sobie, ale jak ona goli, to jest tak, jakby się operacja zaczęła. To ja, panie hrabio, nie dość, że się sam ogoliłem, to jeszcze wyciągnąłem flaszkę spod siennika i sam siebie uśpiłem. A później jak przyszła pora kolacji, po tej operacji, to widzę, że idzie ta pielęgniarka, niesie przed sobą ta kolyszka i mówi do mnie tak, niech pan otworzy buzię, bo przyniosłam panu posiłek. A ja do niej mówię, a gdzie mój talerz zupa? A ona mówi, ja talerz mam na łyżce. To ja wtedy przepuklinę w ręce i chłodu. I dzięki temu żyję, panie hrabio. Natomiast na pytanie pana hrabiego, czy u nas jest korupcja, to ale skąd? No, u nas nawet korupcyjki nie ma. Nawet i korupcyjeczki. U nas jak się nie da, to się nie żyje. Szwagier Nadwiśniczego opowiadał mi, jakieś interesy robi u nas, panie hrabio. To mnie do dzisiejszego dnia ciary po plecach chodzą. Że mnie przy tym nie było. Opowiadał, jak sprzedawali ziemię pod supermarket. Tam za Odry przyjechał takich trzech wypasionych takim samochodem. Też full wypas taki. Wyciągnęli takie cygara po 25 centymetrów, tak zapalili, tak naszym, tak puch. A z naszej strony usiadły takie trzy chudzinki. I jeszcze? I tam ci mówią do naszych, to ile teraz będzie kosztować? A nasi mówią, 35 milionów. A oni mówią, w złotych? A nasi mówią, nie! To tam ci mówią, kwakium. Ale bo jakoś tak, nie? Tam po ich niemu, no. To mówią, w dolarach, a nasi mówią, nie! To tam ci mówią, Jesus Christ. W euro, nasi mówią, nie! To tam ci mówią, darze job, twaj. W funtach, a nasi mówią, nie! To tam ci mówią, to w czym? A nasi mówią, walizko! W związku z tym na ostatnie pytanie pana hrabiego, jak się u nas sprawuje władza, odpowiem panu hrabiemu bardzo krótko. 3 lata urządza się siebie i swoich, a 4. roku zaciera się ślad. I coś jeszcze panu hrabiemu na koniec przeczytam. Ty ćwoku jeden zramolały, jeżeli wróciłeś do kraju, to spieprzaj z niego i najlepiej do tej swojej Jerozolimy, a jeżeli nie wróciłeś, to wróć, żeby stąd spieprzyć, ty hrabioski buraku jeden. I to, co ja panu hrabiemu teraz przeczytałem, to żadna obelga, to są pozdrowienia od internautów.